w ramach budowania nowej polskiej nacji i w kontekście odkłamywania historycznego i politycznego, również antymanipulatywnego tematu, są pytania. W czym jedność szanownego, jeszcze szanownego pana Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zewnętrznych polskich, i nieszanownej komuszki Ewki Semaszko? W tym, że niestety oni liczą siebie wyżej za Watykan, wyżej za ojców rzymskich, który w swoje czasy powiedział, że żołnierze dywizji Galiczyna, dywizji SS Galicjan, jak chcecie nazywajcie, ugrupowania tylko z nazwą SS, ale pod kierownictwem, zarządem wojsk Wehrmachtu. I oprócz tego mający, które były jeszcze swoje polityczne i ideologiczne interesy proukraińskie, ta dywizja Galicja, które oni ogłaszali, nawet dochodziło do momentu, że prawie wszyscy rzucali broń i odchodzili z tej dywizji. Nie w tym teraz sprawa, a w tym, że przecież papa, ojciec Watykanu, papa Pii XII, katolik, jasno powiedział, że żołnierze dywizji Galicjan, Galiczyna, SS, MSS, jak chcecie nazywajcie, wolnie mogą jechać, oni dobrzy katolicy, to mówię, ну, я не з суфіту вимишляв, то мові антиукраїнська, антибандеровська, радянська, а зараз і ФСБшна, путіновська пропаганда в Росії. 23 февраля 1940. 23 лютого 1944 року частини Галиції намагалися вийти в всі хута Піняцька. Мала вещь нічим не відрізнялася від сеток інших. Около 200 домів і 1000 мешканців. Але тут знайшовся свій відділ самооборони. Його бойовка ж, дякую зв'язку з радянським партизанком, були не зле озброєні. Для того українським військам дали достойний опір. В тій вальці перший раз частини дивізії віднесли перші страти. Трохи пізніше двоє українських жовніжей були достойно поховані близько місця вальк. Але їх товариші вручили на всі, взяли там вещь, спалили всі хати і знищили всіх мешканців. І таких епізодів на лічнику дивізії було немало. Більша частина служивших в дивізії Галиція оказалися в британському обозі під Рівнем. Екстрадиції Зв'язку Радянському вони уникнули. Єдна з причин спарчі Ватикану. Папа Пій XII узнав тих жовніжей добрими католіками і вірними антикомуністами. Перед англіками постало питання, що робить з тими людьми. Екстрадовувати їх невольно, утримувати за дорогу. Вище зналязлося. Велика Британія видала бойовим есесманам ангельські паспорти і привезла їх до Лондона. Їх осідлили в Ноттінгем, а далі для них почалося звичайно судзенне жыццё. То она муве, а поляцы в обличчу не бюра тых эвек шановнага пана Вашаковскіго муве цось інне, же он якіш особісты і хце правадзіць з Украіном, а й разам з Росіом ФСБшным зімом войны прэчев Украіны. За coś, właśnie, że za coś. Ja już nie mówię za jakieś efemerne pojęcie sprawiedliwości. Nie. Tym samym Polska ogłasza dla Ukrainy Amber Gold. Tylko żeby nie Polacy były poszkodowani w tej aferze, a Ukraińcy. Tobto Polakom dostało się szczęście od PiS. Czyściec od korupcji. Czystka od wszystkiego tego peowskiego, zdradzieckiego brudu. Ale w sprawach geo i w sprawach zewnętrznych, politycznych Ukrainie dostaje się taki polski Amber Gold. Amber Gold, jak co chcecie. I tutaj dzisiaj tylko przeczytam. Niestety, tyle lat przeleżało, 7 czy ileś lat. Тут такой международный райд Катынский
Teraz to my wiemy, że to był antykatyński rajd. I chłopacy z tego rajdu podarowali mi takie ulotki. Robert to podarował. Fajnie, facet, w ogóle ja ich szanuję i dopiero. Niestety, że u nich taki dowódca okazał się już nie żyje, który sprzedał swoją duszę dla Putina i dla nocnych wilków, szakałów Putina. Czytam, że była huta pieniacka. O, wziąłem te z internetu zdjęcia, jak to robię, lubię robić Epka Semaszka. I historyjka taka, że była wieś pokojowa. I raptem przyszli bandyci i faszyści, jak to mówią. I zarżnęli, zniszczyli i całą wsi spalili. To co? To jakiś lotek, loto było u Niemców, czy co? Teraz to my wiemy, że to... I z czego my wiemy? Z kontrargumentów, z kontr... wiadomości, zdarzenia wiadomości. Jedna wiadomość przyszła, o, a co to za wiadomość? O, tak, nasza, za naszych. O, za naszych, dobrze, przecież nie nasza. A tutaj kontr wiadomość, która wiadoma już no, całemu światu. Komunistom wiadomo, Ukraińcom wiadomo, antykomunistom normalnym i Polakom, którzy jeszcze nie wyznaczyli się, z kim oni. Z tym, kto daje. Właśnie, niestety. Ale my przeciw tego, bo my budujemy NNP, nową polską nację, która, to, no, nacja odkłamywaczy, nacja, która nie podporządkowana pod byle jakie żadne manipulacje, ale która właśnie, że za Polskę, propolska nacja, ale bez paternalizmu, bez podporządkowania przez strach, przez PRL-owskie, małostkowe odczucia swojej niższości. Przez to powinna przejść i napluć na to wszystko stary motłoch komunistyczny i stać nową polską nacją, która nie boi się i lubi siebie, swoje państwo. Nie przez jakiej sypią coś dają, a przez przekonania. Na chrześcijańskiej osnowie. Sama co nie jest chrześcijańska polska nowa nacja, która chce być odkłamywaczem najpierw siebie, u siebie, a potem już biorą się niech i za innych, za Ukraińców, za resztę ludności, Europejczyków. Jak Trump mówił, że trzeba, żeby europejska, żeby Unia Europejska gruntowała się wyłącznie na państwach nacjonalnych, wyłącznie na narodowych państwach, jak Ameryka. No, jedna nacja, czarne, białe, wąskie, szerokie oczy, Chińczyki, muzułmanie, wszyscy, jedna nacja. Ale Polacy widzą to po innemu, jako nacja. Właśnie, że nie to są faszyści, jak lewacy ich nazywają. Ale jakieś rzeczy, jak mówi Zinkiewicz, że nie trzeba budować karakale ministru MON Antoni Macierewiczu z Ukrainą. Na, po co? Bo ona kolaboruje z Rosją, handluje z Rosją. No, Poroszenka, ten Walcman handluje z Rosją i to on liczy, że to Ukraina. I po co handlować z Ukrainą, kiedy można karakale te budować bezpośrednio z Rosją? Minister Macierewicz, który no, jest takim człowiekiem, właśnie mam z nim problem, uważam, że robi tyle złego, co i dobrego, jak on nagle teraz ogłosił, że my mamy z Ukraińcami robić helikopter bojowy zamiast tego francuskiego oszustwa, ale z którego żeśmy z Bogu dzięki zrezygnowali, to ja nie wiem, o co chodzi. Przecież
To chodzi o minister, nie Rosjan. Nie wiem, czy Rosjan? Czyli... Jak mamy kupować, to lepiej właśnie gadać z Rosjanami niż z ich agenturą. Nie wiem, minister, który robił raport z rozwiązania WSI, prawda? Nie wie, że tam to całe, w ogóle to całe państwo ukraińskie jest takie delikatnie mówiąc dwa razy bardziej teoretyczne niż nasze, tylko są to rozmaite mafie właśnie z KGB-owskim, a już zbrojeniówka ukraińska, no to jest to nawet nie to są agenci, tylko to jest czysto kadrowe. Ja, co za pomysł? Teraz to wszystko jest zniemczone. Niech ten pacholek Dupolis komuch w swoje czasy, w swoich artykułach gada co chce. Tylko jeden argument, to co on tam latał po dupolisnych komuchowskich artykułach, po NDK-am latał, to bezpośrednio można w odpowiedź Luszczankowa powiedzieć to samo. Po co NDK-ie kopiowali te marsze, to chodzenie po Poznaniu, po Warszawie, ONR. Podział, tamte prywatki nie zapomniane. Mistrzek, Speedy Gonzales albo Diana. Otwartą winą, a węgłowę wieczór pan wino i gin. Same przygody, czerwony gitar. Tak bardzo chciałem się żyć. Gdzie się podział? Obóz narodowo-radykalny, tam różne tam wszechpolskie, różne tam jeszcze z tymi zichajlami latali. Skąd oni to wszystko wzięli? Właśnie, że u spiwnych puczów Hitlera, u Niemców, to skopiowali. A skąd to Niemcy wzięli? Właśnie, że z tych pionerów, którzy pierwsze latali i marszem chodzili, bo to była Hołota Czerwona i Żydzi, które były 99,9% zarządcami tą komuną, krwawą rosyjską, która wyrżnęła całkowicie Petrograd, a potem poszła i do Moskwy, i do Kijowa rżnąć wszystko, co na swoim szlaku. Polska wtedy uciekła i dzięki tylko marszałku Piłsudskiemu, który uciekł tą Polskę, która w obliczu tego Dmowskiego skarżypyciła na tego marszałka Piłsudskiego. Mówił, że nie, on tak nieprawomocnie sprawia władzę. Ja taki najlepszy, lepszy Dmowski. A Piłsudski to nikt. My jeszcze baby z nim kobitkę nie podzielili. O, on zły, będę przeciw nich. Witosy przeciw nich. Wszyscy maściskie nie będzie. To taki fajny faszyst, że z Geringem będzie polował i nam coś przynosił. Kurze, to dziesiąta już sprawa, kolaboracja z Rosją, teraźniejsza. Kto stał na zawadzie tej kolaboracji teraźniejszej Rosji, Kremla, nowoczesnej i nowoczesnej prawej Polski? Kto? Nasz prezydent wszech Ukrainy Polski Lech Kaczyński, czym? Swoim ofiarom. I 96 polskich patriotów. Gdyby nie ta ofiara, teraz teraźniejsza Polska ta z pogardą faszystowską, tak, w stosunku do Ukraińców, zakłamania Ambergolda dla Ukraińców i jeszcze raz zakłamania. Mówię o tym, że tylko przez tą ofiarę Lecha Kaczyńskiego teraźniejsza Polska nie może aż tak otwarcie w dupę tego Putina kolaborować razem z nim i coś tam odepnąć od Ukrainy. Tylko przez to. I za to przynajmniej, za to my, cała Ukraina, wszyscy superradykalnie nacjonaliści ukraińscy powinni zawdzięczać Lechu Kaczyńskiemu święta jego pamięć, że Polska jeszcze taka, co trzyma się, żeby tą pogardę nie wylić jako złą agresję, ale trzyma się
tak, jak maniak trzyma się, żeby nie zgwałcić ofiarę, która u niego siedzi po prostu w mrugnięcie oka. Tak to działa grzech, to działa pogarda. I w semaszkach, mumaszkach, i niestety w tysięcach, i może i milionach Polaków. No tak. Pogarda to grzech, on wchodzi, a potem Bóg kara to państwo, wszystko jakoś biorą odpowiedzialnością, niestety. Ale to tak to są. Otwierajcie Biblię i czytajcie sobie na zdrowie. I a propos, zapomniał, sorry, zagadał się, powiedzieć najgłówniejsze zdanie, że profesor Gliński cały czas mówi o ekshumacjach, ale wkrótce, na pół słowa, tak mówię o Katyniu. A to inkryminuje jako o Wołyniu. To nie wiadomo, co on ma na uwadze. Jak Ukraińcy mogą zabronić ekshumację katyńskie w Bykownie, jeszcze gdzieś. Bo to był rozszał od komunistów. To tylko na plus, tylko na pozytyw. Niech tam Polacy tylko na hura. Dawajcie, dawajcie. Przeprowadźcie tej ekshumacji. Ale nie, on lukawstwo to się nazywa. Mówi niby o Katyniu, a potem przewraca, że to chodzi o Wołyniu. To co tam na wołyńskich kościach powinno być i na gudzikach napisane? Że to Polak leży 10 tysięcy, 100 tysięcy, 5, 6 Polak, którego zakatowali i zabili, zamordowali, z okijami wypili krew Ukraińcy, upowcy. Tak? I tych kości powinno być 200 tysięcy. Na tym pytanie, że Ukraińcy też chcą swoich ofiar. Ексгумація, сагрим, мені ще видає по українській стороні, ну, в безшадах, може, з акцем, але на ексгумація, але на головній ексгумації ліпше припроводжить на границі, там, де мадяри і поляці знищили українських єльців, застрілили 50 чоловік з чинців січових. І найголовніше питання, де та ігла з доводами, з бродні от ронг українців, не тільки українців, а уповців, де та ігла лежить, де те документи, де те бадання, де те експертиза, де та бігових, якщо їх такових нема, а сам тільки кламство, są tylko komunistyczne zapisy pod biegłych, pod ekspertów, pod kryminalistów, byle kogo. To kłamstwo. To dawajcie wtedy badać i tych biegłych, i tych, którzy pisali te swoje odkrycia nibyto. Takie. Wołyńskie. Oczywiście, że była jakaś rzeź. Ale nie w takich poziomach, jak to opisują kłamcy fabularne. I trzeba badać najpierw tych biegłych, tych historyków, tych wszystkich w ogóle, na które wspiera się teraz opinia Waszykowskiego, opinia mężów stanu. Najpierw zbadać, co to za ludzie, którzy pisali to, skąd oni wzięli to. Gdzie oni? Jakich świadków? Z jakich filmów pseudodokumentalnych? Tego nic nie robi się. A tylko płaczą się, krzyży postawić, tam napisać, że tutaj tak. No, nam zabronili te dzikusy, ta dzić, ta holota, o, te banderowcy, oni takie no w krwi, my nic nie porobimy. Kurde, jak to pseudomęczennictwo jest obrzydło. Jak to ohydno patrzeć na to pseudo. Ciągle to pseudo. Kiedy już pojawi się nowa nacja polska. Chrześcijańska najpierw. W której powiedziane, jak co ty propagujesz, jak co ty jest, są obliczem cerkwą Jezusa Chrystusa, ty
swojej istocie, no nie możesz być kłamcą, bo to grzech, kurde. Tu są w czarnym, po białemu napisane. Nie mam wersji polskiej Biblii. Tutaj są od Тимофея написано же, да отступи от неправды. Каждый, кто пропагует, кто исповедует имя Бога, Иисуса Всемогущего. Тут и поведено. И również, что поведено для министра Волшаковского, шановного еще пана.